Najlepsze supermoto u nas na wsi. Siema! Zobacz, zobacz, co to jest. Uważaj. O! Zgasła. Sama. Siema. To od razu może kalendarze i plakaty mama weźmie. Tomek zaraz przyjdzie, pa, idzie już. To ja pojadę po niego, przywiozę go. A on chyba z Przemier, wiesz? Nie, właśnie też nie skumałem, co coś tam jest. Ale nie oglądam. Weź pójść ten odcinek, patrz. Jakie kierunki na czuja? No mówiłeś, patrz. Żółki. Powiedziałeś, że ja pamiętam, bo ja sobie wczoraj sobie wieczorem oglądałem. Na czuja kierunki? Tak, no. Ja on z psem nie idzie, tylko z rowerem. No z psem. Poparty? Jeszcze nie, dopiero wiesz, założone nie wiem. A mogę się przejechać tak delikatnie? Później tak, znaczy wiesz. Zebraliście jakieś zioło, czy jak? No nie, naprawdę mówię. Przekwity, przekwity, nie? Ale teraz to lepiej to chodzi, ci powiem, no, jak teraz, tak. Teraz, no, tylko jest mój problem, bo nie zrobiłem jeszcze kabli do końca i mam zero. Znaczy chodzi, wiesz, licznik działa, ale jak jadę, to wiesz, zero na godzinę jest. Aha, aha. Wydech nowy jest. No widziałem właśnie. Z końcówką woki. Cały wydech nowy, tak? No. A końcówka co to? Woka. To już nie pojadę. Topowa firma. No. To podzielisz się z Tomkiem? Co? Kalendarzami? No, jasne, później mu dam. No, dobra. Tak, siema. Wedle jeszcze stoi, wydech nie przyszedł. Jak później wyjdziemy, to dam ci kres. Gdzie ty psa widziałeś, Oskar? No, miałem widział. Ja mówiłem, że z psem chyba idziemy. miałem iść, ale nie szedłem jednak. Kalendarze masz, to ci Julek da. A ja chciałem po ciebie jechać i cię zapakować na kłada. Ty, to jest najlepszy sprzęt u nas na wsi, ty, teraz. Ale powiedz, ty, na 50 to jest, czy na 70? 70 już. 70? Ale ten wydeszek jaki ty mega jest. Co? Zobacz, jaki wydeszek. Piękny. Jaki to jest wydech, powiedz? Woka. Znaczy to jest SCR Corsa Chroma, a końcówka jest Woki. Aha. Ile taki komplet? Komplet tego wydechu, nowy? Nowy, około, jakby kupić dyfuzor i końcówkę, no to 1700 zł nowy. O, to dużo. A to używane są? No, to jest akurat używany. No nie widziałem. Nie widać, że używka. To za mocno rozrobi, za dużo oleju wdałem i trochę cieknie ten. No kopci widać, nie? A kto jest z was odważny się przejechać ze mną na plecaka tym? Ja mogę. Tak? Ile pożyczysz kask? To chodź. Który bierzesz, ten? Ten. To nie jeździ dużo, bo jedna kreska chyba paliwa już jest, żebyśmy dojechali. Tu? Wczoraj tyle wypalki. No. No to teraz palę. Takim jeździłem. Będę włączę na 4, będzie lepiej. Łocie, panie! Ale gwizda, co? Z takiej kolejny to można wyskoczyć, nie? Wojeny.
Już. Fajnie? O kurde, najgorsze. Wszystko poszło? No. No przez to, że trochę... Założyć nowe łożysko igiełkowe. Już masz tego włączone. Jest? Tak, tylko bo się nie wyświetla, bo 50 wiesz, akumulatorów miał. Tak, na siłę od góry wciskasz. Łocie! Pięknie. Rieju 70, tak? No 50, no 50 na 70. 50 na 70. No 17,5. Trzymać gaz trzeba? Znaczy no trochę trzeba, bo jeszcze nie zrobiłem do końca, wiesz? Aha, dobra. Tak przyjechałem. To ja wiem już, wiem. No, tak jak było wcześniej po prostu. Delikatnie po prostu na dotarciu. Ale jak dotrze, to będzie najlepsze supermoto u nas we wsi. O, luz mi się wbił. Dobra, nawrócę na asfalcie, nie będę mu brudził sprzętu. Gaz trzeba trzymać. Zgasła. Sama. Nie. Jeszcze nie docierałem. Gdzie odkąd ci zgasła? Co? Odkąd ci zgasła? No tu teraz. No bo ja jeszcze nie zrobiłem, nie wiem czy do końca sprzęgło. Sprzęgło nie zrobiłem. Ale nie, no miałem wyduszone sprzęgło. I gaz trzymałem. No bo to właśnie przez sprzęgło, przez to, że sprzęgło jak mam, aha. To jeszcze nie dorobiłem sprzęgła, wiesz? Do końca. Aha. To przez to, a tak to... Nie, no jest dobrze. A wiesz co? A czemu tutaj dwa luzy masz? Jak dwa luzy? No u góry przed piątką jest luz jeszcze. Niemożliwe. No. Szóstka się nie wchodziła. Szóstka nie wchodzi? No, pierw luz, potem dalej bieg. Ten ostatni. A wrzuć, pokaż czy luz jest. A nie, tak na tym to nie, no w czasie jazdy. Dwa razy już tak miałem. Z trójki chyba na czwórkę, wiesz? A co?
zobaczymy. Nie no, paliwo, jak... to płyn, zielone. To płyn. To płyn hamulter. Pompa ci przecieka. Zielony płyn każdy pod. Pompa ci ciebie, nie na pewno. Nie pompa jest, no tu pompa leci. O, ja delikatnie jechałem. Wiesz co, przez to, że ja za duże mieszanki dałem. To nie leci. Ale nie, nie o płyn chodzi, o jazdę. O jazdę. No, płyn to musisz sobie to no, ale no, za dużo dajemy oleju. A kiedy i wyścigi? Dolej paliwa teraz troszeczkę, nie? Jak przyjdzie a, no tak. To przez to, muszę dolać paliwa. A kiedy wyścigi z betą? No właśnie, nie wiadomo, mieliśmy jutro. Ja mi się... Nie, ale jak ty chcesz się ścigać, jak ty docierasz? No właśnie. Bym się ścigał. Ja... Będzie się ścigał. Nagrywa? Tak. Ja Julas będzie się ścigał. Jechałem z domu, no to w czwórkę, znaczy trójkę weszłam tam na... Już jak z ronda wyjeżdżałem. No i czwórka weszła i piątką, jechałem i szóstką do końca. A chyba, że masz prawej i mocniej do góry dajesz. No bo tu ciężko wchodzą biegi, wiesz? A, no może dlatego. Bo może mi wybiło ten bieg, nie? No może nie. Koła jak ja wsadziłem. No, kurde. Excel. Złote? Złote, Excela. To w sobotę się widzimy. Nie wiem, czy przyjdzie wydech, mówię. Bez wydechu niech jedzie. Bez wydechu przyjedź. Będziesz miał mocniejszy, będziesz miał szansę z rieju. Bez wydechu nie. Zastanów się, jeśli pojedziesz z rieju. Jestem ciekawy, ile to jedzie. Jestem teraz. Tak jakbym jechał szybko. Nie wiem, ale no, no stówę na pewno poleci. Lepiej jedzie, co? Co? Lepiej jedzie. Lepiej, bo równo pracuje, wiesz? No a już, czy wiesz, teraz, już teraz jeszcze nie do końca nie dawałeś to z... Nie, nie dawałem, no, no bo co? Coś się stanie i co? Będę remont ci robił. No właśnie, ten garaż otworzycie jeszcze, czy nie? Tak, czy, no. W przyszłym tygodniu. Będziecie kierunki robić? Jakie? No mówiłeś ostatnio na odcinku, że będziecie kierunki robić. Na czuja. Ja właśnie też nie skumałem, co? Coś tam we, ale nie oglądałem. Weź pójść ten odcinek, patrz. Jakie kierunki no, na mówiłeś, czuja? No mówiłeś, patrz. Żółki. Powiedziałeś, że ja pamiętam, bo ja sobie wczoraj sobie wieczorem oglądałem. Na czuja kierunki? Tak, no. Ty słyszysz? Patrz. Pierdolną głupiego. Będziemy motorami handlować. Nie, nie, Ju, nie, wpisz Julek, bo w tytule było Julek. Julek. Ja nie wiem, w którym to odcinku było, czy... To? Chyba w tym. Nie pamiętam, że coś się było. Był albo w tym drugim, Beta Cross Faust Rieju. I powiedzieli, że będziecie otwierać garaż i kierunki na czuja będziecie robić. Na czuja kierunki, ty to, ale ci się zryło coś. Nie, no, patrz. Powiedzieli, że na czuja, ja to pamiętam. Wczoraj oglądałem który film, ale nie wiem. Ale usługowo? Co? Usługa, że będzie garaż otwierać. Naprawdę. Słuchaj, motor, pitbike będziemy mieli na sprzedaż. Znajdę ten moment, to ci na Instagrama wyślę. Dobra, albo na Facebooka. Dobra. To wyślij, zobaczymy co, żeś tam na czuja będzie. Ja wiem, że takie coś było, bo wczoraj oglądałem któryś z tych odcinków i widziałem, że będzie robić garaż tego i będzie mocować lusterka, kierunki, wszystko na czuja, ja to pamiętam. Na czuja. Fajna usługa, nie? To na pewno klientów byśmy mieli. Ty, słuchaj, montaż lusterka na czuja, jak przyjedziesz, Oskar, 1200. A kierunki są trudne. Ja to znajdę, patrz. Znajdź te na czuja. Bo nam szkoda czasu. To wyślij Jarkowi, sobie zobaczymy. Dobra. To jak wrócę do domu, tam wyślę. Bo ja nie wiem, w którym to odcinku było, czy w tym pierwszym, czy w tym drugim. Bo ja wiem, że było, że idziecie robić kierunki na czuja. To wiem. Kurde. Zebraliście jakieś zioło, czy jak? No nie, naprawdę mówię. Przekwity, nie? Ja tego nie pamiętam. Ja też nie. Ja pamiętam to, bo ja wczoraj ten odcinek sobie... A gdzie ty się ładujesz? Ty teraz tym wracasz. Ale ja wolę te. No dobra. Tu nie ma paliwa. A, to lepiej. To do soboty, nie? No zobaczymy, jak widać przyjdzie, to tak. No dobra, dobra. No i nie odbieraj, jak dzwonię. Dzięki. Nara. Myślałem, że kluczyki mi wziął. Oskar. Nara!